Według danych Światowej Organizacji Zdrowia udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u osób dotkniętych tą chorobą i jedną z głównych przyczyn zgonów. Statystycznie najczęściej dotyka to osób po 65 roku życia, ale my obserwujemy już, obserwuje się, że na udar zapadają osoby już nawet po 40 roku życia. Co powoduje, że doznajemy udaru mózgu? Są takie czynniki ryzyka, na które należy zwrócić uwagę, żeby nie dostać udaru mózgu. Mam tutaj na myśli, że wymienię takie główne, to nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej, nadużywanie alkoholu bądź palenie papierosów. To są takie główne rzeczy, na które należy zwracać uwagę. Dlaczego to jest takie ważne? Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli prowadzimy tak zwany siedzący tryb życia, to ryzyko zapadnięcia na udar mózgu rośnie aż trzykrotnie. A w sytuacji, kiedy właściwie monitorujemy rozpoznane wcześniej nadciśnienie tętnicze i doprowadzimy do tego, że obniżymy ciśnienie skurczowe o 20 mm słupa rtęci, a rozkurczowe o 10 mm, to ryzyko zapadnięcia na udar spada czterokrotnie. Bardzo ważne jest, żeby już w jak najwcześniejszym momencie, jeżeli mamy nadwagę, bądź jesteśmy otyli, należy zmodyfikować nasz sposób odżywiania się, należy aktywnie zacząć się ruszać, tak? I też dobrze by było zbadać, czy przypadkiem nie mamy jakichś chorób towarzyszących, o których nie wiemy, na przykład nadciśnienie tętnicze, czy już rozpoczynająca się cukrzyca, czy na przykład wysoki cholesterol. Są to wszystko choroby, które powodują właśnie największe ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Jeżeli zauważymy u siebie albo swoich bliskich takie objawy jak wykrzywienie twarzy nagłe z towarzyszącymi zaburzeniami mowy bądź opadającą ręką po tej stronie, taką niesprawną ręką, czy będą towarzyszyły temu jeszcze zawroty głowy albo jakieś problemy z widzeniem, to bardzo ważne jest, abyśmy jak najszybciej powiadomili pogotowie ratunkowe, które po zweryfikowaniu tych naszych obaw przewiezie nas do szpitala, gdzie możemy uzyskać fachową pomoc. Dlaczego to jest takie ważne? W naszym szpitalu od lat z powodzeniem stosujemy leczenie trombolityczne, którego celem jest rozpuszczenie materiału skrzepliny, która zamknęła naczynie doprowadzające krew do mózgu i wywołała objawy udaru. Dlaczego tak ważne jest to, co wcześniej powiedziałem, żeby jak najszybciej dotrzeć do szpitala i uzyskać fachową pomoc? Ponieważ na taką procedurę mamy tylko 4,5 godziny od momentu wystąpienia pierwszych objawów zachorowania. Czyli jest to naprawdę bardzo mało czasu i jeżeli będziemy chcieli skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego bądź sami dotrzeć do szpitala, na pewno to wydłuży ten czas i zmniejszy prawdopodobieństwo zmniejszenia skutków udaru bądź odwrócenia ich całkowicie. Jeżeli ktoś trafi, a dotychczas nie był leczony, no to wtedy skupiamy się na tym, żeby po prostu rozpoznać czynniki, które spowodowały ten udar, no skutecznie leczyć, żeby zabezpieczyć go przed kolejnymi udarami w przyszłości, bo osoby po udarze są statystycznie bardziej narażone na wystąpienie kolejnego udaru niż osoby potencjalnie zdrowe. Powiedziałem o granicy wieku, dlatego że tak mówią statystyki, że najczęściej dotyczy to osób po 65 roku życia, ponieważ statystycznie wzrasta częstość zachorowania, a że nasze społeczeństwo się starzeje, no to też widzimy więcej tych zachorowań w tym wieku. Niemniej jednak no, te czynniki ryzyka, o których mówiłem wcześniej, czyli otyłość, zła dieta, niesportowy tryb życia, może złe słowo, ale taki brak aktywności fizycznej, powoduje, że osoby coraz młodsze, już po 40 roku życia, trafiają do nas na oddziału z objawami udaru. Jeżeli pacjent trafi w odpowiednim czasie do naszego szpitala czy do innego oddziału neurologii i po spełnieniu określonych kryteriów otrzyma ten lek, uda się rozpuścić materiał, który zatkał naczynie, to może praktycznie całkowicie wrócić do pełnej sprawności i być osobą zupełnie zdrową. A jeżeli ten nie dojdzie do całkowitego rozpuszczenia tego materiału, no to te skutki udaru mogą być minimalne w porównaniu z tym, co by było, gdyby nie udało nam się tego leku zastosować. Życie po udarze troszeczkę zmienia nasze spojrzenie na to, co się działo przed. No musimy niestety już wtedy dbać o to, żeby to ciśnienie było właściwe.
żeby ta górna granica 140 na 90 nie była przekraczana. Musi być odpowiednia dieta z odpowiednią ilością warzyw, z ograniczeniem mięsa czerwonego. No, musi być dieta z ograniczeniem soli, żeby właśnie dążyć do tego, żeby to ciśnienie było jak najniższe. No i aktywność fizyczna, przynajmniej 3-4 razy w ciągu tygodnia, takie półgodzinne aktywne spędzanie czasu, czy to będzie spacer, czy rower, czy pływanie. To są takie rzeczy, które mogą nas skutecznie uchronić przed kolejnym udarem mózgu.